Witam wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale. I oczywiście, jak zawsze, jeżeli ten filmik, ten kanał Wam się podoba, to oczywiście subskrybujcie ten kanał, zostawcie po sobie ślad. I dzisiaj będzie o prawie przyciągania. Moja wiedza na temat prawa przyciągania zmieniła się. Kiedyś nagrywałem filmik na ten temat, ale oczywiście wszystko się zmienia. Nasza świadomość się pogłębia, nasza wiedza się również zmienia i dochodzą różne aspekty. A więc jak ja rozumiem prawo przyciągania? Kiedyś myślałem, że prawo przyciągania polega tylko na myśleniu. A więc jeżeli myślisz, to przyciągasz pewnych ludzi czy sytuacje do swojego życia. Oczywiście to działa. Ale prawo przyciągania to nie tylko przyciąganie ludzi czy sytuacji poprzez myśli. Podam kilka przykładów ze swojego życia oraz jak zawsze z życia swoich klientów, z którymi współpracuję już ponad 8 lat. Nawet wysłuchałem już mnóstwo historii życiowych ludzi, moich klientów właśnie, którzy również doświadczyli tego. A więc nie tylko myśli. Oczywiście zdarza się, myślisz o czymś, na przykład o czerwonym samochodzie, o pewnym typie samochodu i nagle ten samochód pojawia się w Twojej codzienności. Widzisz ten samochód wszędzie. A więc prawo przyciągania działa. Ale przede wszystkim prawo przyciągania działa poprzez emocje, które masz w sobie. Przyciągasz ludzi i okoliczności poprzez to, jakim człowiekiem jesteś. To, co masz w sobie. Więc jeżeli kiedy byłeś może dzieckiem, bo przeważnie to się wszystko dzieje, gdy jesteśmy dziećmi, masz w sobie poczucie winy, poczucie wstydu i nosisz te emocje, to właśnie na poziomie tych emocji przyciągasz ludzi do swojego życia. Bo tak jak wiemy, emocje wstydu czy poczucia winy są bardzo nisko, a więc jesteś w tym momencie, to jest niska wibracja. I właśnie zaczynasz takich ludzi przyciągać do swojego życia. Ale nie tylko. Kolejna sprawa, kolejny przykład. Pieniądze. Dajmy na to, masz kredyt. Zakredytowałeś się może na mieszkanie, może na samochód. I nie możesz tego kredytu spłacić. Ale jakimś cudem, cuda się zdarzają czasami, dostajesz większą gotówkę. Dostajesz może dodatkową pracę i udaje Ci się spłacić ten kredyt szybciej. To kiedy będziesz spłacał ten kredyt, to w Twoim życiu pojawią się inni ludzie. Dlatego, że mając kredyt, będziesz przyciągał takie osoby, a kiedy ten kredyt spłacisz, oczywiście nie wszyscy się zmienią, ale dużo ludzi po prostu się zmieni. Dlatego, że Ty, aby spłacić ten kredyt, musisz się stać inną osobą, musisz wejść na wyższe wibracje. Na przykład wydawałeś pieniądze, ale teraz zaczynasz tymi pieniędzmi lepiej prosperować, zaczynasz lepiej gospodarować. Ale to oczywiście wymaga to, żebyś się stał inną wersją siebie, wejść na kolejny poziom. Kolejny przykład. Nie możesz schudnąć. Z mojego doświadczenia. Nie możesz schudnąć. Starasz się. Jesteś na diecie, ale niestety raz, drugi, trzeci, dziesiąty kończy się to porażką. Ale w końcu jesteś tak zdeterminowany, tak zmotywowany, że udaje Ci się schudnąć. To kiedy schudniesz, to bardzo dużo osób w Twoim życiu się zmieni. Dlatego, że ludzie również mają pewne wyobrażenie o Tobie. Kiedy te wyobrażenie się zmieni, zobaczą, że Ty się zmieniłeś, Ty zaczniesz przyciągać innych ludzi do swojego życia. A więc to nie tylko przyciągamy ludzi poprzez nasze myśli, ale poprzez właśnie nawyki, poprzez rutyny. Kolejny przykład. Chciałeś bardzo tańczyć. Odwlekasz zapisanie się na taniec, chociaż to jest Twoja pasja. Może masz taką pracę, że ciągle pracujesz non-stop. To jest oczywiście również z mojego doświadczenia, z mojej historii. Kiedyś chodziłem na taniec, ale kolidowało to z moją pracą i nie mogłem kontynuować. I nie byłem szczęśliwy z tego powodu. Ale moim celem w przyszłości jest zapisać się na taniec, dlatego że lubię to robić. Lubię tańczyć i uważam, że każdy, kto ma jakieś cele, pasje, powinien je rozwijać. Ale do rzeczy. A więc jesteś osobą, która chce tańczyć, ale nagle właśnie poprzez pracę na przykład, czy różnego rodzaju sytuacje życiowe, nie możesz tego robić. Ale jakimś cudem znowu zapisujesz się na ten taniec, zaczynasz tańczyć, zaczynasz się bawić, zaczynasz się fajnie czuć, zaczynasz się rozwijać, zaczynasz uczyć się nowych kroków, poznajesz nowych ludzi. I co się zaczyna dziać w tym życiu? Dokładnie. Ludzie dookoła ciebie zaczynają się zmieniać, dlatego że już kiedy pójdziesz na taki taniec, poznasz tych ludzi, może będziesz spędzał z nimi więcej czasu, może nawiążesz długotrwałe relacje, może będą te osoby twoimi bliższymi znajomymi, może zostaną twoimi klientami, może sprzedajesz jakieś usługi, produkt. A więc nagle, kiedy zrobisz ten krok, ludzie się zmienią. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ty się zapisujesz na taki taniec, robisz coś ze swojej pasji, to również wchodzisz na wyższy poziom wibracyjny. I automatycznie wszystko dookoła, może nie wszystko dookoła ciebie się zmienia, ale bardzo dużo zacznie się zmieniać. Oczywiście, jeżeli chcemy zaobserwować zmiany, to najlepiej nie patrzeć przez pryzmat tygodnia, miesiąca, tylko lat. Spojrzysz rok, 2, 3, 5 wstecz i zobaczysz, jak twoje życie się zmieniło. A więc na tym właśnie między innymi działa prawo przyciągania. Nie tylko poprzez myśli. Przede wszystkim poprzez emocje. Dlatego, że te emocje mają wpływ przede wszystkim na nasze myślenie. A myślenie ma wpływ na emocje. Nawet jeżeli jest w tym momencie jesteś w takiej sytuacji, że chciałbyś, czy chciałabyś popracować nad właśnie emocjami, takimi właśnie jak żal, smutek, poczucie winy i chciałbyś te emocje uwolnić siebie, co się wtedy dzieje? Twoje życie się zmienia. Poprzez uwolnienie tych emocji wchodzisz na wyższy poziom wibracyjny. Jesteś bardziej zdrowszy, szczęśliwszy. Jeżeli interesuje cię ten temat, to zapraszam cię na indywidualne sesje cichego doradztwa. Poprzez pracę z meridianami usuwamy właśnie te emocje ze swojego ciała. Pracujemy nad nimi. I wszystko się dookoła w twoim życiu zaczyna stopniowo zmieniać. Albo jeżeli chciałbyś, czy chciałbyś popracować ze swoim umysłem, zapraszam cię na trening mentalny. Trening mentalny jest fantastyczną formą pracy nad pewnością siebie, nad poczuciem własnej wartości, nad samooceną, nad pracą nad tak zwanym wewnętrznym krytykiem. Krytyk, który każdy z nas ma. I ten krytyk często nam mówi niestworzone historie. Nie uda ci się, nie możesz tego zrobić. Kiedy pracujemy z krytykiem, ten krytyk zaczyna być naszym przyjacielem, a nie naszym wrogiem. I dzięki temu możemy bardziej, szybciej realizować swoje cele. Dlatego, że nie czujemy, jakby coś nas trzymało z tyłu. Nie czujemy tego, nie biegniemy tak zwaną skulą u nogi. A więc jeżeli interesuje cię ten temat, to oczywiście zapraszam cię do kontaktu. Trening mentalny oraz trening ciche doradztwo robię po prostu na Zoomie, a więc obojętnie gdzie jesteś, nieważna jest lokacja, a więc pozdrawiam was serdecznie, do następnego razu, trzymajcie się, cześć!